Hello, cześć kochane. Zgodnie z obietnicą nagrywam Wam wideo z moich, zbiorę to myślę takich 2-3 dni, jeśli chodzi o Hedonistic Detox. Za momencik robię sobie twarz, więc już zaraz będę wyglądać jak człowiek. Dzisiaj mam troszeczkę do zrobienia, jest i live na grupie, i live na detoksie. Oprócz tego jeszcze oczywiście standardowo relacja, która zawsze jest takim w poniedziałki takim czymś w stylu hedonistic power speech, tak bym to określiła, żeby zagrzać do pracy nad sobą, zainspirować do działania. Oprócz tego dzisiaj jeszcze mam taką mini sesję zdjęciową, plus jeszcze oczywiście standardowo do wykonania kilka takich projektów wewnętrznych, typowo przy komputerze praca. No i oczywiście do zrobienia minimum 10 tysięcy kroków, tak jak zawsze, każdego dnia, bo to jest taki mój nowy cel na ten rok, żeby dziennie robić minimum 10 tysięcy kroków, co jest istotne. To nie są tylko kroki robione w domu, ja liczę tylko i wyłącznie te kroki, które robię na zewnątrz. Także to taka jeszcze dodatkowo, bo wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy mówią, no, o co to 10 tysięcy kroków i tak dalej. Każdy, pamiętajcie, wybiera i stawia sobie cele, które realne są do zrealizowania w jego rzeczywistości. I nie chodzi tutaj o to, kto jest lepszy, kto szybciej, kto więcej, tylko o to, żeby słuchać swoich potrzeb i odpowiadać na nie, ale dopasowywać to wszystko racjonalnie do swojej rzeczywistości, żeby nie wywoływać frustracji. Ok? Także ja robię sobie już buźkę i będę działać i nagram dla Was coś, jak już będę działać w pracy. Już jestem gotowa, zwarta już do pracy. Teraz, tak jak Wam mówiłam, właśnie zacznę nagrywać live'y. Mam tak naprawdę jeden program grupowy Hedonistic Powerful, w którym co poniedziałek, środę i piątek nagrywam takie live'y z serii zarówno edukacji żywieniowej, jak i właśnie przedstawiam różne fajne ćwiczenia z zakresu psychodietetyki, diet coachingu, a także dzielę się sprawdzonymi sposobami na modelowanie sylwetki w domu, ponieważ to nie jest tylko tak, że tylko w gabinecie możesz osiągać fajne efekty robiąc zabiegi, ale też już w dzisiejszych czasach ze spokojem możesz również osiągać bardzo fajne efekty właśnie wykonując zabiegi w swoim domu. Także tym się dzielę właśnie na tych live'ach w poniedziałek, środę i piątek w programie grupowym Hedonistic Powerful. No a oprócz tego, jeśli chodzi o hedonistyczny detoks, przez cały tydzień od poniedziałku do następnego poniedziałku będę nagrywać właśnie takie live'y, taki właśnie hedonistic power speech, żeby motywować, ale też informuję, co może się w danym dniu wydarzyć w Twoim ciele, żebyś była świadoma, żebyś była też na to przygotowana, a także to jest dla mnie, według mnie, to jest takie uspokojenie i wyciszenie, że jesteś po prostu zabezpieczona, bo wiesz, czego możesz się spodziewać, czego możesz wręcz oczekiwać. Także ja zabieram się do pracy, później lecimy jeszcze na zakupy małe i do naszego lasu zrobić minimum te 10 tysięcy kroczków. Także nie przedłużam, kochane, lecę, a później wieczorkiem myślę, że już będę mogła nagrać też jakieś potrawy dla Was. Postaram się. Dzisiaj na śniadanie były bardzo fajne naleśniki różowe z kaszy gryczanej i buraka. Na drugie śniadanie był koktajl z ogórka i sałaty. Na obiadek jest grillowana cukinia razem z mozzarelką i ziołami. Na podwieczorek są marchewki do pochrupania. I na kolację, jak dobrze pamiętam, jest łosoś chyba z cukinią, jak się nie mylę, albo z jakimiś warzywkami. To takie zarys ogólny menu hedonistycznego, z hedonistycznego detoksu, żebyście wiedziały, co ja dzisiaj jem. Powiem Wam szczerze, że czuję się super. W ciągu całego dnia też należy wypić minimum 3 litry wody. Ja zrobiłam sobie takie małe doświadczenie w zeszłym tygodniu i prawie, że nie piłam wody. I powiem Wam szczerze, że w tej chwili wypiłam już 4 szklanki, a jest przed godziną 12 już, no nie jest to jakoś strasznie dużo wbrew pozorom, jeśli się wstało o godzinie 6. Ale powiem Wam szczerze, że czuję już tą różnicę w moim ciele, jak to wszystko naprawdę zaczyna pracować, bo pamiętajcie, że wodę pijemy nie po to, żeby się odchudzić, tylko po to, żeby usprawnić pracę wszystkich narządów wewnętrznych, które mimo wszystko jednak są zależne od tego, czy pijemy wodę, czy nie. Także taka ciekawostka, mam nadzieję, dla Was wartościowa. Nie przedłużam, zaczynam pracę. Buzia! No to malutka przerwa, właśnie jestem już po live'ach, zawsze mam troszeczkę zdarte
gardło, ponieważ mam zawsze tyle do przekazania i chcę tyle opowiedzieć na tych live'ach, ale jestem bardzo zadowolona z uczestniczek zarówno TikToksu, jak i oczywiście moich programów, ponieważ no naprawdę już kiedy się ktoś zdecyduje zadbać o siebie i to tak właśnie w ten sposób hedonistyczny, czyli świadomie, z tą taką przyjemnością, z miłością do siebie, to naprawdę to są bardzo zmotywowane kobiety i współpraca to jest absolutnie czysta przyjemność. Także naprawdę, jeżeli należycie do takich osób, które chciałyby właśnie zatroszczyć się o siebie, ale tak nie tylko i wyłącznie dieta, tylko tak serio, tak zaczynając rozumieć swoje ciało, zauważać swoje potrzeby, zaczynając w ogóle też rozumieć potrzeby swojego ciałka, które ono nam naprawdę każdego dnia sygnalizuje. Tylko my często jesteśmy tak zabiegani, że nawet nie zwracamy na to uwagi. Ja współpracuję w dużej mierze z kobietami, które naprawdę są mega aktywne zawodowo, bardzo często przedsiębiorczynie i one po prostu naturalnie mają coś takiego, że wszystko inne jest ważniejsze niż one same. A już ostatnia rzecz to jest słyszenie swojego ciała. A na Hedonistic Slimming właśnie na to stawiamy i to powoduje, że jest ten moment takiego zauważenia siebie, złapania kontaktu ze swoim ciałem i to przynosi efekty na stałe, a nie tylko na chwilkę, bo ja wychodzę z założenia, nie wiem jak to u Was wygląda, dajcie znać, jeżeli się odchudzałyście kiedykolwiek, że właściwie odrobina takiego mocnego charakteru i jesteśmy w stanie zrealizować menu, które na przykład sobie wdrożymy. Nawet jeżeli jest hardkorowe, do 3 miesięcy, jak ktoś ma silny charakter, jest w stanie sobie dietę wdrożyć. Ale co z tego, jeżeli po pierwsze nie będziesz miała ochoty kontynuować tej diety, po drugie to będzie wszystko wbrew tobie i będziesz musiała na przykład postawić swoje całe życie na głowie. Po trzecie będziesz jadła na przykład produkty, których absolutnie nie lubisz i się do nich zmuszasz, więc w tym momencie jedzenie stanie się przykrym obowiązkiem, a nie przyjemnością. Bez sensu. Dlatego hedonistic slimming jest totalną przeciwnością właściwie tego, ponieważ ja zawsze też to mówię, że na większość diet to ty musisz się dopasować, to ty musisz postawić swoje życie na głowie. Natomiast z hedonistic slimming jest tak, że to dietę i sposób odżywiania dopasowujemy do ciebie i wszystko opiera się o ciebie i twoje potrzeby. Tak to wygląda. Wiecie, ja mogę o tym po prostu ciągle i bardzo dużo, więc wybaczcie, jeżeli was będę tym teraz trochę zanudzać. Dajcie znać, jeżeli nie chcecie o tym słuchać, postaram się, ale nie obiecuję, że zupełnie z tego zrezygnuję, ponieważ no, to jest moje życie. To jestem ja, ale postaram się to wtedy ograniczyć, jeżeli to Was troszeczkę nudzi. Nie przedłużam, wskakuję do Was jeszcze za momencik, bo chciałam Wam właśnie pokazać, jak ja sobie radzę na przykład z takimi spadkami formy. Pomyślałam, że to będzie fajny pomysł i podzielę się z Wami moimi 3 super top zapachami, które teraz zimą podnoszą mój poziom endorfin na maksa. I to jest taki mój sprawdzony sposób, także za moment Wam je pokażę. I podzielę się z Wami właśnie takim swoim tipem, jak właśnie podnosić poziom endorfin, mimo tego, że za oknem szaro, buro i plucha. Tutaj obiecana moja potrawa, dzisiejszy obiadek, to jest cukinia w ulubionych ziołach i mozzarelka, cukinia grillowana, właściwie taka podsmażona, także właśnie siadam do pałaszowania. No to kochane, tak jak Wam obiecałam, przedstawię Wam 3 zapachy, które super podnoszą moje endorfinki, szczególnie właśnie w zimny taki szaro-bury dzień. Jest to między innymi właśnie Dolce Gabbana, The Only One, naprawdę bardzo fajny, przyjemny, taki słodziutki zapach, ale nie duszący. Fajnie go łączy się razem z Markiem Jacobsem, Decadence. To ja powiem Wam szczerze, że ten zapach kupiłam ze względu na to, że na maksa podobała mi się butelka i kupiłam go tak naprawdę ze względu na butelkę, nie znając zupełnie zapachu, natomiast naprawdę mega on do mnie trafił, szczególnie teraz właśnie na zimę, więc połączenie tych dwóch naprawdę mega, mega, mega fajne. Natomiast to jest Hugo Boss Deep Red. I to powiem Wam szczerze, że to jest zapach, który ja kocham już od jakichś 8 lat. Zawsze zimą, to jest mój stały po prostu bywalec, że tak powiem. Jest cieplutki, słodziutki, ale taki właśnie mówię, nie mega duszący, nie ma na przykład drzewa sandałowego w sobie, tylko właśnie mimo wszystko jest taki ciepły, ale świeży. Także to jest taka moja trójka, absolutnie must have, jeśli chodzi właśnie o zapachy takie zimowe, rozgrzewające. Tutaj
tutaj sobie odpoczywa moja psinuńka. Wróciłam się do Was, żeby właśnie móc Was widzieć, a właściwie, żebyście Wy mogły widzieć mnie. Więc tak, na maksa Wam polecam te zapaszki, pod warunkiem, że lubicie właśnie zapachy słodkie. Ten właśnie Marc Jacobs jest taki troszeczkę intensywniejszy. Z tych trzech ten jest taki najbardziej ostry, tak bym to określiła, więc jeżeli jesteście fankami ostrych zapachów, to będzie Wam się on podobał. Natomiast jeżeli wolicie takie delikatniejsze zapachy, to jednak z tym bym uważała. Ale na przykład, jeżeli lubicie połączyć sobie zapachy, tak jak ja to robię, to jak najbardziej ten właśnie z tym Dolce & Gabbana super ekstra się łączą. Bardzo mają podobną taką nutę zapachową i ten Dolce & Gabbana powoduje, że Marc Jacobs nie jest taki właśnie nie tyle duszący, bo one nie są duszące, one wszystkie są, mimo tego, że są słodziutkie, to są takie fajne, świeże, ale właśnie o, nie jest taki ostry. Także tutaj, jeżeli je sobie w ten sposób połączycie, to na pewno będzie Wam się podobało i one są takimi zapachami tak przyjemnie otulającymi. Ja bym je tak określiła, tak nazwała. Także to jest moja top trójka. Ciekawa jestem, jak to u Was wygląda i to jest to moja top trójka na zimę, ponieważ na wiosnę i lato też mam swoją top trójkę, myślę, że też Wam o niej będę mówić, ponieważ uważam, że zapachy to też jest taka kwestia, podobnie trochę jak ubrania i tak jak właśnie żywienie. Jeżeli dbamy o to, żeby ubierać się w ciepłe zapachy przyjemne, no to mimo wszystko też ten dzień jest dla nas ciepły, przyjemny. Tak samo właśnie jak ciuchy, jeżeli dbamy o to, żeby było nam w nich komfortowo, przyjemnie, wygodnie, cieplutko, milutko i tak dalej, to wszystko ma tak naprawdę wpływ na nasze samopoczucie. A teraz, kiedy jest taka, a nie inna pogoda, kiedy dzieje się to, co się dzieje na świecie, naprawdę warto dbać o siebie pod absolutnie każdym względem. Dlatego jeżeli macie ochotę, polecam Wam, sprawdźcie sobie te zapaszki. Nie bądźcie szalone tak jak ja, że kupujecie ze względu na butelkę, bo może się okazać, że jednak nie będzie Wam ten zapach się podobał. Ja osobiście zawsze kupuję... Ja osobiście jeszcze polecam Wam, jeżeli chodzi o kupno perfum, ja osobiście zdecydowanie wybieram Brasti, ponieważ mają najfajniejszą ofertę, przysyłają do mnie właściwie w ciągu 24 godzin, mam paczuszkę u siebie po dokonaniu opłaty, także naprawdę bardzo Wam polecam. Wiem, że w Polsce również Brasti funkcjonuje, istnieje i też ma bardzo dobre opinie, także też Wam jak najbardziej gorąco polecam. Druga firma, z której ja zamawiałam perfumy oryginalne, no to jest firma Notino, jak się nie mylę, też chyba ona w Polsce u Was funkcjonuje, ale chyba pod inną nazwą. Sprawdzę, wrzucę Wam tutaj linki pod filmem, żebyście wiedziały, skąd warto zamawiać, ponieważ naprawdę mogą mieć bardzo fajne w tej chwili oferty, szczególnie, że mamy taki okres wyprzedaży, to poszalejcie sobie. Kochane, ja nie przedłużam dzisiejszego filmiku, i tak wyszedł już troszeczkę dłuższy niż planowałam. Na pewno wrzucę Wam też jeszcze wideo jutro bądź w środę. Myślę też o takim jednym całodziennym, hedonistycznym, detoksowym, typowym dniu, żeby go właśnie nagrywać dla Was, natomiast dzisiaj już nie przedłużam. Dzięki, że byłyście, super fajnie. Mam nadzieję, że spędziłyście ze mną przyjemnie czas. Jeżeli myślicie o hedonistycznym detoksie, dawajcie znać. Będziemy wspólnie działać już w majowej, 6 mojej edycji. Trzymajcie się, dzięki, że byłyście. Jeżeli wideo Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, gorąco Was do tego zachęcam. No i co? Widzimy się w następnym nagraniu. Ciao!